Co ci tu powiedział, swoje jedno powiedział mi, że starka szła ze moja starka, ze swoją matką na torg do żor, tu za Szymę, bo mieszkali tu, kaj był Zolich kiedyś, rozumiesz, nad Streką tu, wtedy Strek nie było niczego. Krowa sprzedać do żor, a piechotą, tam... Piechotą szli do żor? Nie, no to wtedy kaj tam co to. A tam kaj ten stow, jak jedziesz na Stodowy, tam był stow już wtedy sitko, bo tam był przedtem ktoś inny, nie wiem kto, jak się nazywał, to nie pamiętam, nie wiem, no wiem, że potem był sitek i zostało to tam teraz to wzięli te Działkowice, są ten stowy większy, to jest logiczne, bo nie potęgło. To jest cały czas ten staw tam no, przy tych działkach? No, to jest no. To tam już był topet, bo starka ta krowa, gnała swoich starców, moja starka, Mariana. No ale to było, według mnie to tak było 1880 rok, to tak było. No i ona taką dziążkę 10-letną starka wtedy miała. Bo starka była urodzona, moja starka 1870 rok. A chłop od niej starzy mój też był tak jednak urodzony. No i szła i gnała i... A, ta z tym krową idzie nie do tych żon piechty, a ta za tą idzie i pogania niby ta krowa. Nie? Starka się obejrzała, pierunie, a była tak już, no jak ten wywóz się zaczynał. A ona po prostu tego stawu, ta dziążka, starka niby dziążka za chmądu i runie, a ten utoplec na wodzie stoł, a szlajfkami pięknymi, kolorowymi. Takimi szlajfki po polsku są takie wstążki. Wstążki, no. A jak to dziucha, to zainteresowało, zaraz się patrzyła, a pani starka się obejrzała, Mariana kazie, jedzu na tu. Wróćcie, a pieruchem uciekaj, bo to utoplec, cię utopi w tej wodzie. To ten utopec po wodzie normalnie po chodził? Po wodzie chodził, no normalnie. Wielu jak tam było, ale tak to mi go dała, starka zawsze mi to opowiada, jak szła z tą krową na to sprzedać do żora, że jak szła do żorta krowa sprzedać i starka mi to, no ona wtedy miała jakieś 10-12 lat pana. No. A jak wyglądał ten utoplec? Mały chutlik miał tak na głowie, a bo zaś taki Janulek webził był, co sprzedał gospodarstwo i pole, tam ludzie na sprzęgło jeździli, nie umieli wyjechać, wtedy furmanki autów nie było, nie? To chłopy, no jak to chłopy, kierun na niedzie wyjechać, przeklinali to. To on brał, a cicia, mocny był niemożliwie. Też mały chłopek, a chutlik taki kapelusik, potem się kapli, że to jest utople. Ale on co, trzymał ten wóz? Czy... Wóz ci pchął. I choć było sucho, tak normalnie, a on mu z kapce zawsze woda leciała.